Cześć moi drodzy, czas krwawego księżyca. Nie ukrywam, będę z wami szczery. Jest to film, którego seans może być niesamowicie wyczerpujący, wręcz męczący psychicznie, ale w taki pozytywny sposób. W sensie. Po obejrzeniu całej produkcji, osobiście czułem się niezwykle spełniony. Byłem świadomy, że obejrzałem bardzo dobrze zbudowaną historię, poznałem wiele interesujących postaci i intryga została w nim przedstawiona wyśmienicie. Z drugiej strony, trwa on 3,5 godziny i te 3,5 godziny czuć. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to produkcja, która od tak przeleciała, że nawet nie wiedziałem, kiedy te 3,5 godziny minęło, że mógłbym obejrzeć jeszcze godzinę, jeszcze dwie filmy nie. To był film, który poczułem w kościach, poczułem w głowie, poczułem mentalnie i wychodziłem z kina troszkę zmęczony, tylko ponownie, tak. Pozytywnie zmęczony. Gdyby miał to czegoś porównać, całe wrażenie, które wywarł na mnie ten film, to, to, to uczucie było takie, jakbyśmy. Wyobraźcie sobie, że mamy bardzo grubą książkę, dużą książkę, do której siadamy, zaczynamy czytać i nas niesamowicie interesuje jej treść. I postanawiamy, że ją naraz łykniemy całą. Weźmiemy, zaciśniemy zęby i całość przeczytamy. Po całej lekturze, po naszej literackiej przygodzie jesteśmy bardzo zmęczeni tym obcowaniem z, z, ze słowem pisanym, ale z drugiej strony. Strony, właśnie wiemy, że przeczytaliśmy coś naprawdę dobrego. Więc mimo tego zmęczenia jesteśmy z lektury zadowoleni. I dokładnie takie wrażenie miałem po seansie nowego filmu z Scorsese. Byłem zmęczony, ale zadowolony. I będę z wami szczery, nie jest to film lekki, nie jest to film dynamiczny. Jeśli oczekujecie od kina, szybkie przejście do meritum, szybkie akcentowanie konkretnych scen, dynamiczną dynamiczny montaż w miarę wartką akcję. Tylko mówiąc wartką akcję nie mam na myśli scen strzelanych, tylko wiecie, w miarę zgrabne ujęcie całej fabuły. No to w tym filmie tego nie uświadczycie. To jest troszkę tak jakby połączyć Scorsese z Kubrickiem. Tylko tym takim Kubrickiem z filmu Barry Lyndon, gdzie potrafił Utrzymywać jedno ujęcie przez kilka minut, i na tym ujęciu widzimy po prostu mimikę aktora i zachowanie aktora. To jest mniej więcej tego rodzaju połączenie. Nie ma tutaj za wiele tego Scorsese znanego z, powiedzmy, estetyki Wilka z Wall Street. Film rozpoczyna się kilkoma scenami, które mają taki montażowy, muzyczny i estetyczny pazurek, do którego nas Scorsese przyzwyczaił, i może to złudnie nas. Ukierunkować właśnie w tą stronę, że okej, okay, będziemy mieli takiego znanego, efektownego, energicznego Scorsese. Ale nie, nie, nie. To jest zupełnie inne podejście. Scorsese się nie śpieszy. On smakuje każdy kadr, smakuje każdą scenę, smakuje grę aktorską. On ufa, zdecydowanie nasz reżyser ufa, że widz się nie znudzi i ten film wręcz pragnie takiego. Wzajemnego szacunku. W sensie czuć szacunek reżysera do sztuki filmowej i równocześnie jest takie lekkie zaproszenie widza do bardziej głębokiego konsumowania tej sztuki filmowej. Nie chcę tu wchodzić w taką e, narrację, że jest to film ambitny dla fanów ambitnego kina, ale zmierza to troszkę w tym kierunku, że reżyser chce nas zaprosić do pewnego rodzaju smakowania tej historii, niespiesznego smakowania. A jest co smakować. Słuchajcie, przez te 3,5 godziny całość możemy podzielić niemalże na trzy różne filmy. Trzy różne rozdziały. Pierwszy z nich to jest coś w rodzaju nawet mógłbym to nazwać filmu edukacyjnego, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że film edukacyjny yy, ma takie znaczenie dość negatywne, ale w tym sensie, że pierwszy rozdział ten pierwszy film z trzech, z którym tutaj będziemy obcować, to jest y, sens zapraszający nas do poznania. Plemienia Osagów, poznania tej rzeczywistości, zaprezentowania całego świata przedstawionego w filmie. Akcja rozgrywa się na terenie właśnie plemienia Osagów, gdzie doszło do odnalezienia ogromnych złóż ropy naftowej, no i to doprowadziło oczywiście do tego, że plemię Osagów się niesamowicie wzbogaciło, ale równocześnie rykoszetem spowodowało, że dużo białych ludzi zaczęło tam przybywać, aby się na tym dorobić i w pewien sposób wykorzystać Indian, wykorzystać to plemienie do własnych celów zarobkowych. Więc całe, całe to miejsce, w którym się rozgrywa akcja tego filmu jest niesamowicie specyficzne i takie nietypowe w swej, w swej estetyce. Z jednej strony mamy to plemię India, no, ro, obserwujemy ich rytuały, ich zwyczaje, ich religię, ich wierzenia. Z drugiej strony e, mamy to plemię osagów, które samo w sobie się niesamowicie dorobiło, e, jest nie, niezwykle bogate, więc ci Indianie troszkę tak balansują na granicy, wiecie, tej tradycji wymieszanej z materializmem. Z drugiej strony mamy bardzo dużą ilość osób, które właśnie przybyły się tam dorobić biznesmenów, e, przestępców. I poza tym mamy osoby, które bardziej inteligentnie, że się tak wyrażę, podchodzą do tematu i starają się w ten majątek wrzenić, niejako, czyli e, wiążą się z m, przedstawicielka, Plemienia osagów, a następnie dziedziczą ten majątek. I główny wątek, jakby który już tutaj się rozpoczyna, jest właśnie oparty na postaci granej przez Roberta de Niro. Można go określić troszkę takim złoczyńcą w tym filmie, który jest niesamowicie bogatym biznesmenem i właśnie znalazł m.in. metodę na zdobywanie tego, tego majątku poprzez wrzenianie swojej swojej rodziny właśnie w w, w ten majątek i poprzez różne brutalne morderstwa, zabójstwa, spiski, stara się jak najwięcej tego majątku przejąć. Tutaj do tej rzeczywistości wkracza nam postać grana przez Leonardo DiCaprio, Ernest Berghardt, który wraca z armii, przybywa do swojego wujka Williama, tego złoczyńcy i zaczyna jakby wkraczać w ten świat przestępstw, świat zysków, świat brutalnego kapitalizmu. Pod kierownictwem Williama zaczyna jakby sam uczestniczyć w tym niesnym Procederze. Jednak jednego postać oczywiście nie jest bardzo jednowymiarowa. Jest to najbardziej urozmaicona postać z tych, które zostały w filmie przedstawione. I mimo, że jakby uczestniczy w tym całym procederze, to cały czas gdzieś tam. Widzimy w nim to światełko nadziei, to dobro. Tym bardziej, że zakochuje się w przedstawicielce plemienia osagów, Molly, rewelacyjnie zagranej przez Lily Gladstone. I mamy tutaj taki jakby wewnętrzną walkę zobrazowaną w tym bohaterze, czyli właśnie chęć dorobienia się, chęć zysku, chęć uczestniczenia w tych um, um, kryminalnych procederach, um, którymi przoduje jego wujek. I z drugiej strony właśnie miłości do Moli i tego odnajdywania w sobie tej dobrej cząstki. Obserwujemy w nim walkę takich dwóch światów. I pierwsza część filmu, właśnie, koncentruje się głównie na zaprezentowaniu bohaterów, zaprezentowaniu świata, świata przedstawionego i robi to bardzo, bardzo dobrze. Drugi film, który tutaj obserwujemy, niejako, to film kryminalny. W w którym właśnie rozkwitają wszystkie te morderstwa, wszystkie te niecne plany yy, organizowane przez Williama, wszelkie spiski. Yy, bardziej obserwujemy rozwój yy, portretów psychologicznych tych postaci. Rozwija się oczywiście wątek miłości między Molly a Ernestem. Yy, ogólnie ta produkcja zaczyna wtedy troszkę bardziej oddychać. I wreszcie trzecia część tej produkcji to wręcz kino detektywistyczne, gdy na miejsce przybywają agenci z FBI, zaczynają prowadzić śledztwo, dochodzi do różnych przesłuchań, mamy batalię na sali sądowej i wreszcie zwieńczenie całej. Jej opowieści. Więc przez te 3,5 godziny obserwujemy tak naprawdę trzy różne produkcje, z których wszystkie służą właśnie rozwijaniu tej nadrzędnej części opowieści. Scorsese udało się to ugryźć bardzo zręcznie i tak jak wam powiedziałem na początku, on się nie spieszy. To znaczy, nie tylko te sceny trwają bardzo długo, nie tylko dialogi trwają długo, ale też wiecie, dużo jest tutaj gry. Twarzami, gry mimiką, emocjami, gestami, lekkim ruchem. Ten film nie jest wbrew pozorom przegadany. Dużo produkcji od Scorsese jest ich cechą charakterystyczną, jest taka dynamiczna, szybka wymiana zdań, wiecie, szczególnie w tym kinie lekko gangsterskim. Tutaj wręcz przeciwnie. Owszem, dialog, scen dialogowych jest bardzo dużo, ale mam wrażenie, że więcej tutaj reżyser daje oddechu aktorom, ich właśnie reakcjom. Obserwujemy bardziej tutaj reakcje aktorów na różne wydarzenia, to co się dzieje w innym w ich oczach, na ich twarzach i jak, w jaki sposób docierają do nich różne informacje i jak na nie reagują na różne wydarzenia i Scorsese bardzo dużo daje tu, tutaj temu oddechu, ty, tym właśnie elementom. Więc te sceny troszkę się ciągną w tym sensie, że my obserwujemy bardzo dużo zdawałoby się pustych ujęć, które wypełnione są przede wszystkim emocją od aktorską. Te emocje tutaj bardzo dużo znaczą i bardzo dużo miejsca mają w konkretnych ujęciach. Bardzo dużym plusem takiego czasu trwania filmu jest to, że my jako widzowie jesteśmy w stanie w, te, w stanie w ten świat uwierzyć, zaprzyjaźnić się niejako z nim, zrozumieć wszystkie meandry i mechanizmy działania tej kapitalistycznej nagonki na plemię osagów. Jesteśmy w stanie zaprzyjaźnić się z bohaterami, lepiej ich poznać, obserwować ich przemiany. Wiecie, to wszystko wydaje się takie pełne, bogate, rozbudowane, wielowątkowe, wypełnione zawartością. Ani razu, to jest duży plus mi się wydaje tej produkcji, ani razu nie poczułem, żeby któraś scena była zbędna, żeby były tutaj takie jakieś fabularne dużyzny. Nawet gdy obserwowaliśmy niezwykle rozciągnięte sceny, to byłem w stanie zrozumieć, dlaczego one są rozciągnięte i byłem w stanie zrozumieć, jaki cel przyświeca Scorsese w takim wydłużaniu konkretnych sekwencji. Więc te 3,5 godziny są męczące, przez to, że nie ma tutaj dynamicznej akcji, szybkich wydarzeń i tak dalej, ale z drugiej strony są bardzo satysfakcjonujące z punktu widzenia takiej wartości filmowej, którą my otrzymujemy. Ta cała produkcja jest właśnie taka filmowo-wartościowa, tak mógłbym to nazwać. Całość jest oczywiście bardzo mocno również zbudowana na aktorskich filarach trzech postaci: Leonardo DiCaprio, Roberta De, Nira, De Niro oraz Lily Gladstone. Każdy z nich. Staje na wysokości zadania i prezentuje wyśmienitą sztukę aktorską. Leonardo DiCaprio jest wybitny szczególnie tutaj uważam, że jest cudowna, jedna z ostatnich scen na sali sądowej, nie będę tu oczywiście nic zdradzał, fabularnie spoilerów, ale mamy po prostu ujęcie, tylko i wyłącznie pół zbliżenie na naszego aktora, wszystkie dźwięki dochodzą jakby głosy dialogi spoza, spoza kamery, a my cały czas obserwujemy jego twarz, jego mimikę, to co się z nim dzieje, obserwujemy tą burzę emocji, która, która wewnątrz zaraz eksploduje, wyśmienicie to zagrał, jest to perełka wydaje mi się, że całej jego kariery aktorskiej. Nie uważam żeby to był film z najlepszą rolą DiCaprio, chociaż takie głosy się zdarzają. Tak czy owak, zagrał fenomenalnie. Robert De Niro Williama również zagrał wyśmienicie. Jest to klasyczny przykład wilka w owczej skórze, który z początku jest uwielbiany przez Indian, niesie im pomoc, chce się z nimi zaprzyjaźnić, ale wiadomo, że gdzieś tam na boku właśnie poczynia te swoje mroczne interesy i tak naprawdę liczy się dla niego tylko zysk. Jest to oczywiście dość klasyczny przykład Złoczyńcy, ale został tutaj bardzo dobrze zagrany. Robert De Niro jest Wybitny i naprawdę z przyjemnością się ogląda go na ekranie, a jak jeszcze dochodzi do wymian scen dialogowych między DiCaprio a De Niro, no to perełka, cudownie się te sceny ogląda. I Lily Gladstone, wybitna rola. Genialnie zagrała Molly. Uważam, że wiele scen uciągnęła na swoich barkach i jest takim światełkiem właśnie w aktorskim. W aktorskiej ekipie tego filmu. No, naprawdę piękna, bogata, wspaniała rola i jestem zachwycony. Uważam, że każdy z tych aktorów spokojnie może otrzymać nominację do Oscara. Zresztą w pełni na to zasługują. I ten trójkąt aktorski jest takim. Stabilnym filarem całej opowieści. Ostatecznie te 3,5 godziny uważam, że były bardzo dobrze spędzonym czasem, bardzo męczącym. Nie jest to zdecydowanie film dla każdego i jest to produkcja, która mam wrażenie bardzo solidnie przetestuje odporność wielu osób, ale jeśli będziemy cierpliwi, jeśli podejdziemy do niej z pewnego rodzaju szacunkiem, to wydaje mi się, że nam to sowicie wynagrodzi. Dobrze napisaną historią, bogatym światem przedstawionym, wieloma zawiłościami w scenariuszu, wielowątkowymi, rozbudowanymi portretami psychologicznymi różnych postaci, świetną grą aktorską. Jest to naprawdę takie pełne, bogate filmowe doświadczenie, i według mnie warto przemęczyć się przez te 3,5 godziny, żeby czegoś takiego w kinie doświadczyć.